dochodzą do ręki i ją lekko poruszają. Jeżeli sobie ustalimy tak lub nie, to poruszamy odwahadełki i uznamy, że ten tor ma być taki, a nie inny, to będziemy w stanie sobie odczytać na tak lub nie. Jeżeli w prawo się kręci, to jest tak, dlatego to nie. A to jest wyższa szkoła jazdy, dlaczego? Dlatego, że bardzo często są zakłócenia, bo my chcemy, żeby tak było, jak było. Chcemy, żeby jutro nie było tego przedmiotu. I tak bardzo chcemy, że bardzo roku mówi, nie będzie, no nie będzie, ale jest. I przekłamanie. Więc musimy jakby, trzeba by wiele sobie testów w ogóle zrobić, które by wzięły i pomogły. Jakie są pytania? Proszę bardzo. Zajmuje się Pan hipnozą? Powiem tak, hipnozą ja, poprzednio zajmuję się. Pracowałem z hipnozą. Hipnoza jest hipnoza IDU. Co to jest DU? Nie byli z samochodem. Ktoś wie, co to jest DU poza samochodem? Ktoś wyczytał? Nie wiem. To wam powiem. DU to jest kurs doskonalenia umysłu. Czyli wchodzenia na wyższy poziom, lepiej się uczenia, lepiej zapamiętywania i wiele, wiele innych rzeczy możemy się dowiedzieć. O hipnozie za chwilę, tu powiem krótko, bo wiem, czas nas już goni, zaraz nas wezmą i no, to wygrają w ogóle z tym. Dobrze. To jest pierwsza, tak? Aha, tak. A ile mam czasu? Pewnie już go nie mam. No, jeszcze parę minut jest. No to tak szybko wam powiem. Kurs doskonalenia umysłu opracował niejaki pan Alekner Władysław Stefański, który już też dostał widzę i wyjechał na drugą stronę. Prowadziłem też te kursy. Polega na doskonaleniu umysłu, czyli na wchodzeniu na wyższy stan świadomości i z tego poziomu uczenia się, myślenia, działania. Bardzo dobra metoda, jak kiedy to polecam. A hipnoza polega na tym, że możemy kogoś zahipnotyzować, prawda? Muszę tak zwane uśpić i zrobić z nim, nic z nim nie zrobić. Po pierwsze, obalamy mit, nie? Jak na tym Discovery, tak? Obalamy mit. Obalamy mit. Zahipnotyzowanym człowiekiem nie zrobi się nic, co jest wbrew jego woli. To pierwsza sprawa. Bo są takie mity, że zahipnotyzujemy, każemy mu to, każemy mu tamto. Póki jest to głupia zabawa i będzie dziecko tutaj siedziało i udawało, że jest piaskownicy, to będzie tam nie miło. Ale jak mu każemy zrobić coś, co nie jest w jego naturze, nie zrobi tego. Obudzi się i najwyżej nam jeszcze wróci na nie powiem czym, tak? Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma w sobie taki wentyl bezpieczeństwa. I nie wiem, co by trzeba zrobić, jak być wprawnym jakimś takim, no, hipnotyzerem, żeby zahipnotyzować kogoś i żeby na przykład poszedł do sklepu, ukradł nam wszystko, wrócił, no i nie wiadomo kto i jak. Nie ma takich możliwości. Nie bardzo filmów, jak się oglądamy, to może w to uwierzymy. Ale co można pod hipnozą? Leczyć lęki, prawda, przeszłość, leczyć ludzie, chcą się leczyć z przeszłości, bo była taka czy inna, prawda, z dzieciństwa. No wy może nie, ale wielu ludzi chce się leczyć. Można się lepiej uczyć pod hipnozą, można pozbywać się lęków, fobii, jakichś tam arachofobii, prawda, czy tam nie wiem, boimy się czegokolwiek. W hipnozie można tak samo wybiegać w przyszłość sobie i być jasnowidzem, to znaczy trzeba mieć prowadzącego. No i na przykład powiem wam taką sytuację, że kiedyś takiego młodego chłopaka zahipnotyzowałem, bo tam do mnie wszyscy przychodzili zresztą, bo uważali go mnie za nawiedzonego, więc trzeba go wykorzystać. I zawsze śpiałem. A moja mama miała hodowlę psów, takich, które nazywają się pudle. No co za głupie psy, Boże. No, pudle. I to takie małe pudelki. I w tym momencie pojechała się jednym pudlem, bo pudel miał rodzić. No właśnie pudlica, nie? Pudle raczej nie urodzi. Chociaż w dzisiejszych czasach. No i tą pudlicę wzięła, a ten znajomy mój został zahipnotyzowany. I ja mówię do niego tak. A teraz przenieś się za moją mamą, podaję dokładnie adres, tam będzie rodziła pudlica pudle. Ile ich będzie? I on bezbłędnie powiedział, będzie 6, jedno będzie martwe, jedno będą pasować, żeby przeżyło. No i mama przyjeżdża, ja mówię, no jak było? 6 było, jedno martwe, drugie żeśmy masowali, żeby przeżyło z panią doktor weterynarii. Wybieg. W hipnozie można zobaczyć też wiele rzeczy i można zrobić się takim, powiedzmy, domowym klimuszko. To domowy klimuszko. I zielasz. Też, a poza tym jasnowidzem był bardzo dobry. Tak, był jednym z lepszych polskich jasnowidów i był zielarzem. Też udawało mu się zadawać ówczesną milicją, nie? Co bardzo dziwne, ksiądz, ówczesna milicja, ale udawało mu się. To tak się zawsze mówiło, domowy klimuszko. No więc można zrobić się poprzez hipnozę kimś takim, nie? Ale trzeba mieć prowadzącego. Ktoś do hipnozy jeszcze pytania? Proszę, no tak, nie. Nie?
Bo oni myśleli, że pani zahipnotyzuje. Byli tu ochotnicy. Wszystkich naraz? Czy każdego z osobna? Każdego z osobna. A pewno, to myślę, że by to było, to może wszystkich naraz rzucimy na to pracę. Może być tak. Ile mamy czasu? 20 minut. 20 minut? To było na takie wszędzie. Wykorzystamy taką metodę. To nie jest do końca to, co zrobię hipnoza, ale jest to technika wchodzenia na wyższy stan świadomości. To też trochę łączy się z hipnozą. To znaczy, czego mam potrzeba? Relacji, nie? Wszyscy zmęczeni, czekają na te telewizje, radio boskie, dlaczego nie dzisiaj, nie? Znam to. Przemęczone umysły i tak dalej, a do domu trzeba wracać? No niestety. No dobra, więc zrobimy coś takiego, co się nazywa relaksem, ale realnie wsadzę was w jakieś ładne miejsce. Gdzie chcecie się znaleźć? Każdy będzie widział oddzielnie. Ja wtedy zbiorę ruch szczerze, nawet nie jeden mówi za wszystkim. Gdzie się będzie znaleźć? Ibiza. No to jest na fantazji. No dobra, no ale wszyscy tylko na Ibizę, a no moment. A ty będziesz kręcił, to ty już poleciałeś. No, no dobra, no. Się zamieniłem. No, nikt nie jest w stanie was poprowadzić. Nie ma żadnego Mojżesza, to do ziemi obiecanego za dobro. Patrzcie, nikt nie będzie mu odpowiadać. Ja się zajmę. To ja wam powiem, że ma gdzieś ładne miejsce palmy, gdzie zwierzęta wrzucę, nie? To będzie ta Ibiza, bo ja nie wiem, jak ta Ibiza wygląda, co ja mam powiedzieć, a wy macie marzenia takie, że... Proszę was, to nie tym razem, no dobra. Ibiza to jedna, a plaża i ta reszta to co to też? To ma pomyśleć, dobra. Musimy sobie usiąść wygodnie, nie krzyżujemy nóg. Patrzę się na tego, że ta kochana nie będzie koniecznie, bo będziemy się jak odlecisz, łapie kamerę biegnie, nie przejdzie. Jak się komuś nie uda, to się nie uda, nie? To nie o to chodzi. To może się większości nie uda, ale to zachowajmy spokój, żeby inni chociaż poradali, nie? To żadność, to Ibiza, to na biletów lecimy. I wyobraźmy sobie, bo będziemy się rozpatrzyli w to miejsce, tam wyżej, i wyobraźmy sobie trójkąt, a w środku koło. No to przecież można zanotować, ale nie, bo narysuję, to będziecie patrzyli na to, ale macie to do wyobrażać. No łatwiznę mi polecam. Trójkąt. Wiesz, jak wygląda trójkąt? No. Ja. A w środku jest koło, nie? No to patrzymy się tam. A ty i potem słuchajcie tylko mnie, nie? Ale radzi mi patrzcie. Wyobrażajmy sobie trójkąt, a w środku koło. Trójkąt, a w środku koło. Trójkąt, a w środku koło. Można się śmiać, tylko żeby reszta nie śmiała się z nami, byśmy się zaraźli, nie? Trójkąt, a w środku koło. Bierzemy sobie trzy głębokie oddechy. Głęboki wdech i głęboki wydech. I głęboki.